Cześć! Cześć, witajcie moi drodzy. Na początek krótkie wyjaśnienie, bo zdaje się, że nie dla wszystkich są pewne rzeczy jasne. Słuchajcie, tygodniówka nie jest w żaden sposób sponsorowana przez nikogo. Odkąd nagrywamy tygodniówkę, żaden z jej odcinków nie był przez nikogo sponsorowany. Nie było tutaj żadnej płatnej reklamy. To, co mówimy, to są nasze prywatne opinie. Rzecz druga, tygodniówka nie jest poradnikiem zakupowym. My tutaj nie polecamy smartfonów do zakupu. Wy decydujecie o tym, czy chcecie coś kupić, czy nie. My możemy najwyżej powiedzieć, że coś jest, nie wiem, fajnym interesem, bo stosunek ceny do jakości technicznej, i to też tej na papierze, uważamy za niezły. W związku z tym możemy wam powiedzieć, sprawdźcie, czy wam się to przypadkiem nie podoba, jeżeli będziecie kupowali smartfona. Ale to nie jest sponsorowane. I rzecz trzecia w końcu. Jeden z naszych użytkowników mówi, że jestem fanem Huawei. Tak, w zasadzie jestem. Znaczy, ja jestem fanem globalnie dobrych smartfonów, jeżeli je dostaję i mogę przetestować i stwierdzić, że są dobre. Natomiast w szczególności jestem fanem dobrych smartfonów fotograficznych. Jako że Huawei za każdym razem swoje flagowce przesyła, to tak, mam okazję wziąć, obejrzeć i powiedzieć o nich coś od strony fotograficznej, ale właściwie tylko i wyłącznie. Natomiast warto słuchać tego, co mówimy, dlatego że mówimy również o wszystkich wadach możliwych telefonów. I jeszcze jedno, czwarta rzecz, którą jeszcze pamiętam, nie zajmujemy się zmianami cen telefonów. Jest w tej chwili bardzo trudny czas w gospodarce i dla nas w ogóle, i ceny po prostu będą szalały. My się tym nie będziemy zajmowali. Rzeczy drożeją. Tak, rzeczy jak najbardziej drożeją. Producenci kolejno będą podwyższali prawdopodobnie ceny swoich produktów albo obniżali, jeżeli będą chcieli szybko sprzedać i szybko na nich zarobić. My nie mamy na to wpływu i raczej nie będziemy na ten temat rozmawiali, chyba że coś, nie wiem, spektakularnie wyskoczy. To tyle tytułem wyjaśnienia a propos komentarzy ostatnich, bo zdawało mi się, że jeżeli nie agresja, to pewne wątpliwości się w nich pojawiły. Słuchajcie uważnie tego, co mówimy, po prostu nie będzie wątpliwości. Dobra, a teraz możemy zaczynać. I dodam, oglądajcie film do końca, bo były też zarzuty, że żeśmy o czymś nie powiedzieli, a mówiliśmy tylko w dalszej części filmu. Ja to, co miałem do powiedzenia, napisałem w komentarzach. Więcej nie zamierzam się tłumaczyć, bo tylko winny się tłumaczy, ja się winny nie czuję. Ale my się nie tłumaczymy, znaczy, słuchaj, Adaś, my się nie tłumaczymy. Okay, ale ja wyjaśniam, gdyby ktoś miał wątpliwości. Że my się tłumaczymy, dlatego zaznaczam. Natomiast komentarze, jeżeli się będą pojawiały, pisane już w takim mocno napastliwym tonie, od tej pory będę usuwał. Koniec, kropka, tyle ode mnie. Więcej? Dobra. Był też zarzut, że nie powiedzieliśmy o Xiaomi, ale to dlatego, że nagrywaliśmy krótko przed premierą tych telefonów, tą globalną. Ona była tam, nie pamiętam, o 15, 14, jakoś tak, a myśmy nagrywali. Była dosyć późno. W każdym razie nie zdążyliśmy, więc mówimy teraz. Weszły dwa nowe modele Xiaomi. Telefony bardzo fajne. Jeden już testuję, to jest Mi 10, niestety nie Pro. Czekaj, 2 czy 3? Słucham? 2 czy 3? Bo jeszcze, tak, ale ja mówię już o polskiej premierze. Sorry, wybiegłem trochę do przodu, masz Jacek rację. To jest ten podstawowy 10, bardzo fajny telefon, ale ja zobaczyłem ceny i kurde, powiem wam szczerze, odechciało mi się już nawet gadać o tym telefonie. Naprawdę. Sam smartfon, ok. Cena, ja to pozostawię bez komentarza, bo znowu powiecie, że ja hejtuję czy coś. Może powiedzmy, co te telefony oferują, bo to kurczę jest chyba bardziej interesujące. To znaczy, Adaś, ale no powiedzmy, że zdrożały, tak? No kurczę, słuchajcie, ten porządny tier pamięci, bo to jest 10, tak? Mówimy o telefonie, który nie ma gniazda na kartę i wersja, powiedzmy, przystępna cenowo, chociaż już i tak jest wciół droga, kosztuje tam chyba 300-500, musiałbym zerknąć, ma tylko 128 pamięci. Telefon, który nagrywa w 8K i robi zdjęcia 108 megapikseli. Słuchajcie, minuta filmu w 8K, wiem, bo sprawdziłem, to jest prawie gigabajt. Jedno zdjęcie 108 mega waży tak circa about 25-30 mega. I teraz sobie wyobraźcie, że sobie jedziecie na wakacje, a jeszcze chcecie mieć w telefonie jakąś muzykę, no bo żeby nie streamować, prawda, po lokalnej sieci, bo to kosztuje, pozamiatane jak dla mnie. Więc 256 trzeba kupić. A 256 kosztuje 4000. To ja, cholera jasna, dokładam 200 zł i mam Galaxy S. Sorry. No nie. Xiaomi zawsze lubiłem za to, że robią
fajne telefony, które mają jakieś tam może mankamenty, ale cena to w pełni rekompensuje. Tu kurczę, mankamenty pozostały, bo już niebawem na kanał wjedzie taka moja wstępna recenzja, pierwsze wrażenia. Staram się, żeby to było na poniedziałek, ale no, będę próbował. Jak nie poniedziałek, to najpóźniej we wtorek. Kurczę, mankamenty pozostały, a cena jest prawie jak za Samsunga. No to sorry, winę tu. I możecie mnie nazwać fanem Samsunga, tak jak Jacek nie ukrywa bycia fanem Huawei. Ja nie ukrywam, że jestem fanem Samsunga, ale tylko i wyłącznie Galaxy S albo Note'ów. Adaś, ale powiedzmy też, z czego to wynika. Kurde, no nie. Po prostu jestem teraz na nie. Zaciąłem się, mówcie co chcecie. Słuchaj, ale to po części to wynika z tego, że mamy jakby pewien podział na marki. Adam akurat dostaje smartfony do recenzji od Samsunga i od innych marek. Ja dostaję między innymi od Huawei i od innych marek. I na tym to polega. Tak naprawdę, jak mówię, obaj jesteśmy fanem dobrych smartfonów po prostu. Dokładnie, bo słuchajcie, powiedzmy to wprost. Mi 10 Pro, no i Lite to są bardzo dobre telefony, naprawdę, no ja jestem zachwycony Mi 10, tylko w życiu nie dałbym za nią tyle pieniędzy. Takie moje porównywanie, ja bym to porównał motoryzacyjnie, słuchajcie, to jest tak, też się wypowiem, bo akurat wiem, mamy sobie samochód pod tytułem Dacia Duster, bardzo fajny, tani SUV, który przy swojej cenie jest bardzo dobrym pojazdem. Ale wyobraźcie sobie, co by było, gdyby ten samochód był zaoferowany za, powiedzmy, 250 tysięcy, jak mniej więcej, powiedzmy, są oferowane SUV-y Volkswagen. Kupilibyście? No nie, bo to już nie ta półka cenowa. I tak samo jest, moi drodzy, z telefonem od Xiaomi. To jest fajny sprzęt, naprawdę bardzo mi się podoba, tylko że w życiu nie dałbym za niego takiej kwoty, bo mamy na rynku jeszcze takie coś jak Mi Note 10, który oferuje mniej, dobra, powiedzmy, to ma słabszy procek, ma mniejszą pamięć, dobra, ale ma bardziej rozbudowany aparat fotograficzny i lepszą matrycę w przednim aparacie. Nie ma co prawda 5G i ekranu 90 Hz, dobra, ale gdzie macie 5G? No nigdzie w tej chwili jeszcze u nas, a kosztuje, kurczę, 2200 bodajże, o ile mnie pamięć nie zawodzi, czy 2300. 2300 kontra 3500, hej, no. Teraz już wiecie. Ojejku, no, się nagadałem, się kurczę, podekscytowałem niepotrzebnie tym Xiaomi, ale po prostu jestem wkurzony. Zwyczajnie jestem wkurzony, bo to koniec tanich Xiaomi, a choroba, według mnie, można tą cenę zganiać na kryzys wywołany wirusem. Komponenty podrożane. Cholera, że dasz, tak? Nie. Coś tu nie zagrało tym razem. Dobra, słuchajcie, mieliśmy mały problem techniczny, ale chyba już się udało wrócić. Udało się? Udało się wrócić, udało. Dobra. To co, kurczę, zaczęliśmy o Xiaomi, to może dokończmy, co one w ogóle mają, bo kurczę, no tak. Adam mówił dużo o Xiaomi, to ja może rzeczywiście powiem, że przede wszystkim to, co mają fajnego, mają AMOLEDy, tak? To jest rzecz przesympatyczna po prostu. Wszystkie również obsługują 5G, jeśli się nie mylę, tak? Tak, naprawdę, nawet ten najtańszy. Nawet ten najtańszy. Ten najtańszy trochę później dołączy. On ma słabszy procesor, bo ma Snapdragona 765, no i to jest to, co znajdziecie w Mi Note 10 tak naprawdę. No ale nadal to jest ta półka, że on może dzięki temu taniej kosztować po prostu. No i nie ma ekranu 90 Hz, ale powiem wam szczerze. Dobra, fajnie jak jest, ale ja bym się doskonale bez niego obszedł, gdyby ten telefon był tańszy. Tak każdy jest się w stanie obyć bez ekranu 90 Hz, albo 120 Hz. Właśnie włączam ten telefon, bo tak, żebyście rzucili okiem. No naprawdę bardzo fajnie ten ekran świeci. Słoneczne dni daje radę. W ogóle no same pozytywy. Tylko no nie przy tej cenie. Ale to jest Pro, czy to jest podstawowa wersja? To jest dziesiątka podstawowa. Okay. Z aparatem 108, z aparatem do makro. No w ogóle z aparatami jest śmieszne, ale to wam o wszystkim powiem w poniedziałek, w wtorek serdecznie was zapraszam. Bo to taki trochę kabaret. No nie będę opowiadał o tym telefonie teraz, bo bez sensu. Adaś mówił dużo o cenach, natomiast po ceny zerknijcie po prostu do artykułu. Adam tam przelicza. Polskie ceny już są oficjalne? Polskie ceny oficjalne, no mówię, 4000, no. 3999 za Xiaomi. Okej.
To mimiksy były, wiecie, jak wchodziły, nie? Patrzę tutaj, jak przewidywałeś i przewidywałeś jednak troszeczkę niższe. No tak, no kurczę, ja liczyłem, że polski oddział, no pamiętasz, jak kosztowała mi dziewiątka? Ona była pieruńsko tania, była mega atrakcyjna cenowo. I ja zakładałem, tak, ale polski oddział tym razem znowu stanie na wysokości zadania, a nie stanął, bo ja przewidywałem, chociaż nie, no 3599 to trafiłem, no. Adam, jak to? No zaraz, sekundkę, wiecie co, bo ja mam... Mówiłeś, że 4000. Ja mam sklerozę, posłuchajcie, więc ja przeczytam ceny. Mi dziesiątka w wersji 128 kosztuje 3499. W wersji tej sensownej z pamięcią 256 giga, bo przypominam, pamięci nie pomiększycie, 3999. A model no, Pro... czyli 4. Tak. A model Pro... To jednak nie, Adaś, to jednak nie trafiłeś, dlatego że ty podawałeś cenę za wersję tą wyższą z tierem pamięci i podawałeś 3600 no za tą najwyższą pamięć. No tak, a za Pro podawałem tam chyba 4 coś, nie? Zerknę. Za Pro 4500. Tak, podawałem 4500, a moi drodzy, za Pro jest 4400 bez złotówki, więc tutaj w drugą stronę. Czyli tutaj trafiłeś po prostu, że hej. Natomiast tutaj przy tej podstawowej wersji jednak nie udało się taniej najwyraźniej. Może, słuchaj, to jest jakieś wyjście do tego, żeby zrobić później taniej. Chociaż... Może będzie promka, bo gdzieś tam już mi się przewinęło, gdzieś kurczę, cena spadła, ale na pewno nie u nas, może w Chinach. Dobra, gdzieś tam było. W każdym razie... Wystarczy, bo powiedzą, że dzisiaj nam Xiaomi zapłaciło. Że dzisiaj nam Xiaomi... No nie, nie zapłaciło, bo po nich jeżdżę, więc... Znowu będzie na ciebie, bo ja jeżdżę, więc na mnie będzie znowu nalot fanów się. Oni, mam nadzieję, że nie obiją mi gęby. Fajne smartfony. Ten podstawowy i ten w wersji Pro. Raz, że wyglądają bardzo sympatycznie. Dwa, że specyfikacje bardzo sympatyczne. Natomiast co to jest, to już odsyłam was w takim razie do tego, co Adam nagra na temat tej wersji. Akumulatory są niezłe. O, na wydajność to po prostu, słuchajcie, o, to jak gadamy tam jeszcze chwilę, aha, już go wyłączyłem, no mniejsza o to. W każdym razie ponad pół bańki Wantutu mi wykręca ten telefon, jakbym nie robił, czy rozgrzany, czy na zimno, tam jest 580-570 tysięcy punktów, więc jak lubicie sobie pograć, to pewnie to płacicie do tego telefonu, ale jak nie, to kurczę, kupcie sobie Note 10, tysiak wam zostanie w kieszeni z natką, a w zasadzie dostaniecie telefon pod pewnymi względami, nawet lepszy, pod pewnymi gorszy, musicie się zastanowić. O wszystkim wam opowiadam w filmie. Koniec. Zostawmy to Xiaomi już, bo męczymy. Przy czym Adam nie namawia was do kupowania żadnego z tych smartfonów. Ładnie, bo wiecie, no, ja wam powiem, no ja to bym tak namawiał i tyle, jeżeli bym miał namawiać i ktoś by mnie pytał, jaki smartfon w tej chwili ja bym sobie kupił, ale to ja bym sobie kupił, podkreślam. Nie wiem, wy nie muszę. Są honory. Honory mamy aż 4, ponieważ dwa pokazały się w tygodniu, a dwa właściwie, dwóch specyfikacja jest już wiadoma ze względu na to, że chiński urząd telekomunikacyjny podał specyfikację dwóch kolejnych. Te dwa pierwsze... W sklepie są, nie? Te dwa pierwsze to jest Honor 30S i Honor Play 9A. Natomiast te dwa pozostałe, już zaglądam, a nie mogę zaglądać do Teny, bo tam i tak nas nie podają. No, Play to jest 4. Play 4T? T, przepraszam, Play 4T i T Pro. T Pro. Dokładnie. I teraz, jeżeli chodzi o S30, to właściwie nie bardzo jest się nad czym rozpływać. Fajne smartfony w dwóch kolorkach, zdaje się, Chińczycy je wypuścili. Trzech, przepraszam. Trzech. Z Kirinem 820, z obsługą 5G, z wyświetlaczem IPS-owym niestety tylko, z sensowną pamięcią. Ceny Adam podawał, także można zajrzeć, jeżeli chodzi o cenę oczywiście. Ja to mogę przeczytać, bo mam otwarte. 1400 i 1570 parę złotych, zależnie tam od pamięci, bo pamięci mamy 128 albo 256 w obu wydaniach 8 GB. Natomiast ja się uśmiechnąłem, muszę to powiedzieć. Otworzyłem naszą stronę, żeby podejrzeć, żeby wam niczego nie pomylić. Wyświetliła mi się galeria zdjęć właśnie Honora 30S, a obok reklama.
Na reklamie zobaczyłem telefony z prostokątną oprawką aparatu na pleckach i tak, kurczę, oni już je reklamują, po czym przewinąłem dalej, patrzę, to Galaxy S20 reklamują. Bardzo podobne zrobiła się, słuchajcie, moda. Telefon teraz ma plecki szklane i prostokątną oprawkę aparatu. I wszystkie honory, które, o których mówimy, są zrobione na to kopyto. Z jednej strony fajnie, z drugiej, kurczę, jednak fajnie by było, gdyby każda marka sobie wyrobiła jakiś taki styl, żeby z daleka było widać, że na przykład to jest Xiaomi, to jest Honor, a to jest Samsung, a tamto to jest Huawei. A tu to, kurczę, tak w zasadzie, nie wiem, ja mam takie skrzywienie, że jak ktoś gada przez telefon, to ja nawet podświadomie czasem sobie nie zdaję sprawy, patrzę, co on ma za telefon. Teraz to, kurczę, będę miał problem, będę musiał podejść bliżej, a nie wolno, bo wszystkie się porobiły podobne. No. Taki mały wtręt. 30S jest boczny czytnik linii papilarnych, tak. Natomiast w tym Playu znacznie tańszym jest czytnik linii papilarnych o dziwo z tyłu na pleckach. Tak, klasyczny, okrągły, no i 30 ma dziurkę w ekranie, Play ma kropelkę. Takie są no, niuansiki, które się różnią, no ale w ogóle ten Play ma szerszą ramkę, bo to jest tańszy telefon, więc... Tak, no, dokładnie. Też ma fajne kolory, ma raz, dwa, trzy... Trzy kolory też ma i w zasadzie też na jedno kopyto, bo jest taki zielony, jest taki ładny biało-perłowy, no i jest klasyczna czerw. Tak samo mnie to wygląda na błękit. Patrzę właśnie na render i na renderze wygląda jak błękit chyba. Środkowy. Wiesz co, no dobra, może i masz rację tam. No Jezu, dwóch facetów się kłóci o kolory. Proszę wasze kobiety, żeby wam powiedziały, jakie to są kolory, pokażcie im na obrazku i tyle. Wyskoczyły w tenie rzeczywiście dwa modele nowych Playów, których jeszcze nie ma w tej chwili na rynku i jeszcze nawet nie miały premiery, ale dane już są. I to jest właśnie ten Play 4T i Play 4T Pro. One chyba dzisiaj, mam nadzieję, jeszcze dam radę wrzucić do katalogu, bo są zdjęcia, one za moment się pojawią w chińskich sklepach po prostu. To dodam, że są bardzo podobne do dziewiątki z wyglądu, do tego Play 9a, o którym przed sekundą mówiliśmy. Różni się wersja ta podstawowa od wersji Pro przede wszystkim tym, że wersja podstawowa ma IPS-a, natomiast wersja Pro ma AMOLED-a. Ten AMOLED to jest 6,3 cala, natomiast IPS jest 6,4 cala. I to właściwie tyle. Bateryjki są obie takie same, 4000 mAh. 22,5 W ładowanie, ja się dowiedziałem gdzieś tam z innego źródła. I teraz tak, jeden ma z tyłu trzy aparaty, 8, 48 i dwójkę, z przodu 8 megapikseli, a drugi ma 8, 48, 8, 2, z przodu 16 megapikseli, a jeszcze 8 zgubiłem. Dwie 8, 2, 48 i 16 megapikseli z przodu również. Tak to wygląda. Procesorki 2,27. 2,27 to jest, zdaje się, tak jak patrzę, chyba... 810 w tym mocniejszym zdaje mi się będzie. Tak mi się zdaje, tak mi się zdaje. No też, kurczę, bo nie widzę danych tego. Znaczy nie, słabszy ma 2 GHz, także tam będzie słabszy procesor, ale jest szansa, że wersja Pro będzie miała nawet 5 GHz. 810, tak, o, trącam, tak przynajmniej, kurczę, ja tam wynalazłem gdzieś. Także będzie wysypał porów, no. 64/128 to jest flash wersji słabszej, RAM 4 albo 6 giga, natomiast wersja mocniejsza 128 albo 256 flasha i też 6 albo 8 giga RAMu. Tak to wygląda. Dwa honory, których jeszcze nie ma, ale będą za chwilę. Jeszcze ja też wyczytałem ciekawą pewną informację, ciekawą. Będą dosyć smukłe te telefony. Przynajmniej ten Pro ma podobno 7,75 mm grubości, poniżej 8 przy baterii 4000. No, to też jest coś, co można, powiedzmy, uznać za wyróżnik tego telefonu. Będzie może ładnie wyglądał. Może o tym, co do Polski weszło. Możemy? Możemy, a co weszło? Jest OPPO 31/2020. To jest tak naprawdę kontynuacja tego, co Oppo zaproponowało w 2015 roku i miało bardzo podobną nazwę, dlatego trzeba było w katalogu... Miało taką samą nazwę. I w każdym razie no, trochę się pozmieniało. Ekran mamy HD+. Będzie... No mów.
Będzie ten telefon, jest już w zasadzie chyba w Polsce, jeżeli dobrze... Jest 800 zł. 7 jest u operatorów, 800 kosztuje i za te 800 dostajemy IPS-owy wyświetlaczek 6,5 cala, Androida 9 niestety, co jest dosyć smutne, prawdopodobnie z możliwością update'u. No i micro USB. Też z takich ciekawostek przyrodniczych. 4,6 giga RAM-u, 64-128 giga flesza, dual SIM oczywiście. Aparaty nic ciekawego tak naprawdę, bo 12, 2 i 2 z tyłu, z przodu 8 megapikseli. Także... Procesor powiedziałeś? Bo będą ludzie... Nie mówię. P35 Mediatek. Czyli 2,3 gigaherca. Tutaj no w zasadzie no czym się producent chwali? No są trzy kolory do wyboru. Producent tutaj podkreślił, że jest aplikacja SoLoop, taka do prostego montażu, do wygodnego montażu filmów, bo całkiem sporo ta apka potrafi, bo kiedyś tam miałem okazję ją wypróbować. Tam do edycji zdjęć i tak dalej. No to tym się chwalą. Jest klasyczny czytnik linii papilarnych. No i tyle. No i matowe wykończenie, jak ktoś lubi. No telefon niedrogi, tak? No to... też nie ma za bardzo o czym gadać, nie? Tak, to jest smartfon raczej budżetowy dla kogoś, kto nie musi mieć high-enda. Dokładnie. Albo jest oszczędny po prostu. Do Polski wchodzą również trzy smartfony marki Realme, która rzeczywiście w końcu zadebiutuje na polskim rynku. Wchodzi 6, 6i i C3. No i zapowiadałem, że X-y też będą. Te flagowe, ale no, później... Podejrzewam, że czekają, aż opadnie cały ten kurz związany z kwarantannami, epidemiami i tak dalej. Zrobię normalną, bluzką premierę. Będzie konferencja, będzie spotkanie na żywo, będzie pan na scenie i tak dalej. I będzie cudownie. A na razie, no powiem szczerze, te ceny takie sobie są. No mnie jakoś szczególnie nie porwały, chociaż nie mogę powiedzieć, że to są złe ceny. Ale będą mieli ciężko, bo to jest akurat ta półka, bo to są takie tanie średniaki i trochę droższe średniaki. To jest akurat najbardziej chyba według mnie w tej chwili na rynku zapchana półka, a jednocześnie taka, na której najtrudniej zaistnieć. No jakby ktoś nie wiedział, to dawna Realme to jest dawna marka, submarka Oppo, czyli no to nie jest firma, która tam się nagle urodziła, tylko to jednak jest potentat, BBK, no i tyle. Może przeczytam ceny, Jacku, co? A ty pogadasz o specyfikacjach. Ależ czytaj. Więc tak, Realme C3, czyli ten model najbardziej taki przystępny cenowo, z pamięcią 2,32 albo 3,64 giga, to są ceny 599 i 649 zł. Realme 6i z pamięcią 428, tylko jedna wersja, 949. No i idziemy dalej, Realme 6i, najlepszy z telefonów, które zaprezentowano w tej chwili w Polsce. Mamy do wyboru 4,64, 4,128 albo 8,128 pamięci. I one kosztują 1099, 1199 i 1299 zł. No i oczywiście, gdybym ja miał wam, nie wiem, gdybym ja dla siebie miał któryś z tych telefonów wybrać, to oczywiście ten najdroższy niestety, bo wychodzi w sumie nadal w miarę atrakcyjny cenowo, a no, oferuje najwięcej. To znaczy jest tam, jest wyświetlaczek 6,5 cala, tak? Jest Helio G90T z ładowaniem 30-watowym i to jest rzeczywiście fajna rzecz. Podkreślmy też. Przepraszam, jeszcze raz? 90 Hz ekran, bo to też warto. Wyświetlacz, tak. Teraz się zrobiła moda, żeby o tym mówić, no to się mówi. Ma NFC. Słuchajcie, te modele wcześniej pokazywane tam w Chinach czy w Indiach nie miały NFC. Te u nas mają, gdyby ktoś pytał. Mów, Jacek, bo ci przyjdzie. Dla mnie ważniejsze, powiem szczerze, od tych 90 Hz na wyświetlaczu jest Corning Gorilla Glass, który tam też jest. I to jest ten rodzaj szkła, który lubię, czyli trójka. Trójka. Która była rzeczywiście najbardziej najsensowniej odporna na rysowanie. Słucham? Trudno się rysowała i trudno się stosunkowo tłukła, bo ja pamiętam, że ja z rozwoju... Tłukła się łatwo. W kamerze się nie tłukła łatwo. Znaczy, okej. To może w zależności od konstrukcji po prostu. Może od grubości zależy też trochę, nie? Jest bateryjka powyżej 4000 mAh, bo 4300. Szybki ładowanie.
podkreślają to, że ładuje się szybko, to mówiłem już, że 30-watowe, natomiast jest jeszcze aparat 64 megapiksele. Tak. Z dodatkowym szerokokątnym, z dodatkową szerokokątną ósemką, która powinna robić fajne całkiem zdjęcia. I zgadnijcie, co jeszcze? Jakie jeszcze dwa aparaty są? Czekaj, no dobra, 2x2 mega. Makro i rozmywanie. Ile ich tym dlatego dwóch, nie wspomniałem. Ile ich tym dwóch, tych dwumegowych matryc tym Chińczykom musiało zostać w magazynach, że zobacz, już chyba drugi albo trzeci rok dokładają te aparaty, jeszcze im nie brakło. 6 ITS Helio G80 z kolei i tutaj już jest aparat 48 megapikseli, także troszeczkę mniejszy, ale jest również szeroki kąt i to jest prawdopodobnie ta sama ósemka dokładnie, która w wyższym. Bateryjka 5000 mAh, także jeszcze fajniejsza niż w tej wersji podstawowej, mimo ale tego, to że mniejsze ładowanie. Jest... Tak, ale ma rzeczywiście szybkie ładowanie, tylko 18-watowe. No, ale to jest banku też podkreślają. Nie wiem, to jest też nie ma. To jest też 6,5 cala, także, ale z tym, że to już 90 Hz niestety nie ma. Dla tych, którzy bardzo by chcieli. I HD, nie? Nie. Tylko rozdzielczość HD+, rzeczywiście. C3 to jest najprostszy z tych telefoników. Też pi razy oko 6,5 cala ma, ale tam jest Mediatek Helio G70, czyli troszeczkę niższy jednak model. Bateria jest nadal duża, 5000, ale jest jeszcze wolniejsze ładowanie, bo 10-watowy. Tak. Niemniej można, jeżeli ktoś bardzo chce. Główny aparat to jest tutaj 12 megapikseli plus piątka z przodu, zdaje się, jeżeli dobrze pamiętam. Czekaj, podejrzę, bo oczywiście ja też mam sklerozę i nie pamiętam. Piątka z przodu, tak, jest oczywiście aparat do makro, do rozmywania tła i uwaga, teraz się nie pomylę, jest też obudowa w kolorze czerwonym, która wygląda naprawdę bardzo, bardzo bycznie. I na pewno to jest czerwony tym razem. Jeżeli chodzi o polskie premiery, to chyba tyle. A tak. Natomiast warto jeszcze wspomnieć tytułem jakby kronikarskim o tym, że pokazały się Galaxy M11. Co prawda on w dosyć egzotycznych częściach świata się pokazał, bo w Zjednoczonych Emiratach Arabskich. Egzotyczne. Emiraty nie są egzotyczne? No, ja myślę, nie wiem, tam bardziej egzotyczne jest, nie wiem, dajmy na to tam Indonezja, co czasem tam piszemy, że się telefon w Indonezji pojawił, w Polinezji, czy... To powiem ci szczerze, że Bliski Wschód jest dla mnie równie egzotyczny, co Daleki Wschód, nie, naprawdę. Trochę jednak, no dobra, no może tam przesadzam, ale no bliższy. Matowy tył obudowy, to też, kurczę, zaczynam o tym rozmawiać, bo coraz więcej telefonów jest, w zasadzie praktycznie każdy jest błyszczący, tych matowych mało. 6,4 przekąt na ekranu, ale ekran LCD i HD+, niestety tylko. Bo to jest niedrogi telefon, ma Snapdragona 450, ale też ma baterię 5000, co jest bardzo fajne. Co prawda ceny nie podali, ale Adam rzeczywiście sądzi, że niedrogi. To słuchaj, powiedz, na jakiej podstawie sądzisz, że to jest... Na pewno w tych Emiratach Arabskich kosztuje tyle, że nikt się nie jest w stanie... Słuchaj, jeżeli telefon może mieć 3 albo 4 giga RAM-u, ma Snapdragona 450, ekran HD, to kurczę, i to obudowę stworzywa, to ile on niby może kosztować, nawet jeżeli jest Samsungiem? Załóżmy, że jest Emiratach... tam za markę. Nawet w Emiratach. W Emiratach może kosztować bardzo dużo. Nie, Jacek, ale w Emiratach nie wszyscy są kurde bogaci. Tam jest mnóstwo pracowników z Europy, nawet wschodniej, wiem co mówię, i chyba raczej nie sądzę, że ich stać na najdroższe telefony i to właśnie może dla takich jest. O, mnóstwo Hindusów tam pracuje. Może to dla nich będzie telefon właśnie, nie wiem. Hindusi, mówisz, kupują Samsungi. No, nie wiem, może w Emiratach tak, no. Ja po prostu gdybam, to nie jest to, że ja to mówię tak, ale tak podejrzewam, no nie może to być drogi telefon, no kurczę, no nie może to być drogi telefon, to jest budżetówka. Wszedłem na stronę Samsunga, niestety nadal nie ma ceny jeszcze, no nie ma, no. W związku z tym nie powiemy. No ale ja bym, kurczę, no 700 max chyba bym dał za taki telefon, no nie wiem jak ty, no ale no... Ja też bym raczej więcej nie dał. Na dzisiaj niestety za,
Snapdragona 450 za wyświetlacz HD z plusem. Ale, no nie. Ale bateria 5000, to jest szansa, że z tymi flakami to ta bateria ten telefon utrzyma przy życiu przez kurczę nie dwa, ale trzy albo i cztery dni. Jak to jest, kupi ktoś, kto nie wymaga, nie wiem, cudów od telefonu i głównie dzwoni. Kurczę, no. Tutaj jest nadzieja, że coś się da zrobić jeszcze na tym telefonie przynajmniej przez rok, może nawet przez półtora, ponieważ są wersje z 3-4 giga RAM-u, w związku z tym to nadal będzie jeszcze działało jako tako. No ma mini jacka, ma Androida 10. No. Ktoś to może kupi, no u nas pewnie go nie będzie, więc tak dyskusja trochę akademicka. Właściwie nie ma co się rozpływać, możemy się rozpłynąć nad Vivo S6 5G, które wreszcie zadebiutowało oficjalnie. A, to taki prawie Samsung. No tak. Jest wyświetlacz AMOLEDowy, jest Full HD+, to jest wyświetlacz 6,44 cala, przepraszam, za każdym razem się pomylę. 5G. Jest 5G, jest 6,8 RAM-u albo 128, 256, znaczy 128 albo 256 flesza. Jest z tyłu 48... Mów. Słucham? Przepraszam, bo znowu ci przerywam. Dokończ, a... Bo ja zacząłem mówić, że to prawie Samsung, to chciałem wyjaśnić dlaczego, wiesz? 48 plus 8 plus 2 z tyłu aparaty, z przodu 32 megapiksele. I to właściwie, słuchajcie, tyle jeżeli chodzi o specyfikację, ale no ładny jest ten smartfon. Ładny, ale nie powiedziałeś najważniejszego, bo ja tak się zaraz się ktoś oburzy, że deprecjonuje. Że bateria 4500? Nie, że ma Exynosa od Samsunga. To jest jeden z nielicznych telefonów marki innej niż Samsung, który wykorzystuje procesor Exynos. Dokładnie to jest Exynos 980 i żeby było zabawnie, to jest, słuchajcie, trzeci model Vivo z tym procesorem, bo jeszcze mamy z tym procesorem Vivo X30 i X30 Pro. Taka ciekawostka przyrodnicza, a ja kładę nacisk na to ze względu na fakt, że to się po prostu rzadko zdarza, bo tak próbuję sobie przypomnieć, kto z tych dużych producentów, Motorola mi przychodzi do głowy, że jeszcze korzystała z Exynosów, ale czy jeszcze jakiś duży producent brał procesory od Samsunga? Jacek, ty pewnie będziesz wiedział, bo kurczę, ja sobie poza Motorola nie przypominam innego. Ja się zastanawiam, przez moment mi mignął pomysł, że Nokia, ale nie pamiętam. Nie, chyba nie pamiętam. Co? Raczej chyba nie kojarzę takiej Nokii. Też mi się zdaje. Nie, Nokia brała Mediateki rzeczywiście, no, raczej. No także to jest telefon pod pewnym względem wyjątkowy, bo to jest w sumie, słuchajcie, no, zaraz pan powiem, ile on kosztuje. Zależnie od pamięci albo 128, albo 256, to jest koszt tam 1500 z kawałkiem, albo 1700 z kawałkiem, takim większym kawałkiem. Czyli to nie jest drogi telefon, a ma 5G. Więc no, w kraju, w którym 5G już zaczyna działać, to taki telefon może mieć sens. Fajny średniak z 5G. Design jest sympatyczny dosyć, tak. Poza tym noczem z przodu, który w środku nie wygląda najfajniej. To jest taki typowy, no tył jest fajny, chociaż też mamy dwie mody, albo prostokątna ramka na aparat, albo okrągła, no to ten ma okrągłą, ale ładny, ładne kolory, no. AMOLEDy w związku z tym muszą być ładne kolory. To też jeszcze jest właśnie to fajne, no bateria też fajna, ładowanie 18-watowe. Kolejna z takich rzeczy, które zapowiadane są od dłuższego czasu, a wreszcie oficjalnie jest, mimo tego, że specyfikacja była znana od dawna i rendery były i wszystko, to jest Motorola Moto G8 Power Lite. Dłuższej nazwy nie było? Adam, jak można nazwać ten smartfona w ten sposób? Power Lite, no ludzie, no. Albo Power, albo Lite. Przede wszystkim jak można smartfonowi taką długą nazwę nadać, ludzie kurde, no. Ale dobra, nie będziemy się znęcać, bo w sumie telefon taki kurczę zły nie jest, bo ma baterię 5000 mAh zestawioną z dosyć prostą specyfikacją, czyli to jest coś takiego jak ten M11, co chwilę temu gadaliśmy, no. Nie ma co się znęcać przede wszystkim ze względu na cenę, która wyliczana z euro wynosi 870 zł, a tam ze 190 euro zdaje się przeliczyć. No. Dobra, ale... Z tym, że to nie jest oficjalna cena, dodajmy jeszcze, właśnie, zdaje się. Bo chcę coś sprawdzić. Ty opowiadaj, a ja sobie coś sprawdzę, dobra?
przy czym dostajemy to, Adam wspomniał o baterii, która jest rzeczywiście fajna, 5000 mAh, to jest bardzo sympatycznie. Jest Android 10, oczywiście jest wyświetlacz 6,5 cala HD z plusem. Największy aparat z tyłu to jest 16 megapikseli, z przodu z kolei jest 8. Poczekaj, podejrzę, bo nie pamiętam. Ja też niestety nie pamiętam w tej chwili. 8. Tak, 8, przysłona 2.0. I ja już wracam do Was z tą informacją, którą musiałem, co do której musiałem się upewnić. Słuchajcie, no ta cena, moim zdaniem, musi być niższa na polskim rynku, bo tak jak powiedziałem, Jacek powiedział, 879 zł, a 999 kosztuje pełna G8 Power, bez Lite'a. Stuwa tam z groszami różnicy. No, więc ja myślę, że jeżeli ten telefon będzie w Polsce droższy niż 799, to... Przepraszam, aż się zakaszlałem. To lepiej G8 Power. No dokładnie, to powiem to samo co Xiaomi. Nie, po prostu nie, lepiej inny model tej samej marki wybrać. Dołożyłem dzisiaj, i to jeszcze w kwestii ostatnich smartfonów właściwie, o których będę wspominał od strony specyfikacji, dołożyłem dzisiaj do katalogu OnePlusy. Bo wczoraj wpadł jeden, wczoraj wpadła ósemka, dzisiaj wpadło w 8 Pro. Są bardzo fajne specyfikacje, są sporządzone na bardzo solidnych podstawach, w związku z tym mam nadzieję, że tam dużo pomyłek nie będzie. Jest oczywiście zaznaczone, że to są specyfikacje nieoficjalne. Oficjalne są rendery, które udało się rzeczywiście znaleźć i wrzucić. Chyba wszystkie kolory mi się udało. Ale ja myślę, że o OnePlusach to pogadamy, jak będzie tak premiera. Bo premiera będzie 14 albo 15 kwietnia. Któryś z tych dwóch dni, bo tam w ogóle w tej połowie kwietnia się kumuluje kilka premier, bo tam jeszcze jakieś Meizu dzisiaj wyczytałem, że będzie. No będzie ciężki okres. Jeszcze coś. Pojawiła się w Adama doniesieniach informacja o tym, że LG będzie coś z serią G robiło. No tak. Pamiętasz? Tak, ubiją ją. To znaczy, to też jest jeszcze niepotwierdzone, nie? Bo tam w jakimś wywiadzie padła, ale to też jest taka sugestia, nie wprost. W każdym razie jest spora szansa, że seria G zostanie ubita i zamiast niej wprowadzą jakąś nową. A wcześniej, krótko przed tym, we wcześniejszym tygodniu jeszcze była informacja, że w ogóle seria G ma zejść oczko niżej, czyli nie flagowa, zostaną V-ki flagowe LG V, a LG G to będą te takie, ja to nazywam prawie flagowce, semiflagowce albo ultraśredniaki, czyli takie mocne, bardzo mocne średniaki. Coś jak na przykład, znowu wrócę do porównania, ten model jakoś chodzi po obie, Xiaomi Mi Note 10 względnie Mi 9T, T Pro, takie mocne średniaki, Oppo Reno 2 na przykład, to tak, będzie to mniej więcej w tej kategorii. No te modele akurat mi przyszły do głowy, ale jest ich oczywiście więcej. Od początku, odkąd LG się zdecydowało na wprowadzenie serii V, ja powiem szczerze, że nie bardzo widziałem sens dystansowania dwóch rodzajów flagowców od siebie, właśnie V i G. No musiały być dwa w ciągu roku, no proste, jak to nie widziałem sensu. Jeden jest to możliwe, ale LG to tłumaczyło w zupełnie inny sposób. Oni tłumaczyli, że V-ki to modele designerskie, sruty druty. Natomiast w tej chwili wydaje mi się, że LG szuka troszeczkę, już wydaje mi się rozpaczliwie, tak, miejsca na rynku, żeby nie zatonąć, dlatego że jakby częstotliwość pokazywania się nowych, fajnych modeli jest znacznie niższa niż wcześniej. Już wcześniej LG zaczęło oszczędzać na tych najtańszych seriach, które były znacznie niżej specyfikacyjnie od tego, co proponowali konkurenci. Ale wcale nie były tańsze wtedy, pamiętam. Tak, wcale nie były przy tym tańsze, a już naprawdę nikt dzisiaj nie chce płacić za markę, przynajmniej w Polsce, mówię o naszym kraju. Czyli tak nadal, to niech to zapamięta. Nikomu źle nie życzę, ale no... Nie tak. To znaczy smartfony LG są smartfonami, które rzeczywiście wyryły się i w pamięć, i w świadomość bardzo wielu użytkowników, i
jakby słusznie. No, LG ma na koncie wiele innych konstrukcji wręcz, no nowatorskich totalnie. Tak, tak, jest, zrobili bardzo dużo innowacji. Wspomnijmy o, nie wiem, kamerce 3D, o interfejsie audio, który u nich właściwie jest startował bardzo fajny. Gięte baterie. Pamiętasz, jak ugniatałeś ich baterie? Jak tak, no. Tak, tak, tak. W każdym razie LG zrobiło dla rynku bardzo dużo. Gdzieś najwyraźniej się pogubili, nie wiedzieć dokładnie. Gdzie. I w tej chwili próbują jeszcze coś zrobić, żeby wrócić do konkurencji. Wiesz, Jacek, nie tyle się pogubili, co ciągnęli to, co robią, bez żadnych w zasadzie, nazwijmy to, zawiesili się w swojej własnej bańce, i ta bańka sobie tam gdzieś frunęła, a Chińczycy w tym momencie przyszli i zaczęli te bańki LG przekuwać słomkami, podobnie jak zrobili to z Sony i ze wszystkimi, po prostu parowali Chińczycy. Jakby nie było Chińczyków, to może to LG jednak by jakoś lepiej, kurczę, szło i no nie wiem, no szkoda troszeczkę tych takich dawnych producentów, bo za moment to się ograniczy, że będą tam jakąś promilową mieli sprzedaż, no wszyscy. I tu nie mówię tylko o LG, bo ten sam los boję się, że spotka Sony, spotka Nokia, Motorola. Nikomu, podkreślam, żadnemu producentowi źle nie życzę, ale jak coś się naprawdę nie przestawi totalnie, to tak będzie, no. To znaczy wydaje mi się, że Sony ten los już spotkał, dlatego że polityka w tej chwili wypuszczenia nowych urządzeń na rynek jest, tak jak prezes powiedział, mi się wydaje, były prezes już w tej chwili, którego bardzo lubiłem, że Sony musi kontynuować produkcję urządzeń mobilnych, smartfonów w szczególności, bo później nie będzie powrotu. Jeżeli kiedyś Sony chciałoby wrócić na poważnie na ten rynek, to jeżeli nie będzie przez ten czas jakby odpoczynku robiło nadal co jakiś czas jakiegoś smartfona, to później już nie wrócą, nie da rady po prostu, bo to będzie technologiczna przepaść. Z jednej strony to tak, ale z drugiej no w tej chwili to jest trochę tak, że część klientów tych takich, którzy siedzą powiedzmy w pobliżu branży, to zaczyna się wręcz nabijać z nich. No, powiedzmy to wprost, no, to brzydkie, ale no ludzie tak robią. No, no. I nie wiem, czy później powrót nie będzie tak samo trudny, jak powrót od zera. No popatrzcie, Nokii się jakoś udało, HMD, ostatnio tam był też przeciek, że no już zaczyna zarabiać powoli na tych telefonach. Więc można powiedzieć, że piknęło. A jeżeli też chodzi o... Jeżeli chodzi o HMD łamane przez Nokię, to ja się oczywiście bardzo cieszę, że zaczęli zarabiać, bo to znaczy, że te smartfony się sprzedają, że ktoś się kupuje, że ktoś rozpoznał ich jakość. Bardzo fajnie. Natomiast umówmy się, obecne Nokia i HMD to nie są dawne Nokia. Nie, nie. Dlatego, że nie chodzi mi tutaj o technologię nawet samą, natomiast chodzi mi po pierwsze o biura projektowe, których Nokia, ta pierwsza fińska Nokia miała rzeczywiście bardzo dużo i oni robili cuda. I po drugie ogromną bazę deweloperów, którą Nokia po prostu zniszczyła. Deweloperów, którzy robili świetne aplikacje pod Symbiana między innymi, ale nie tylko. Którzy robili naprawdę bardzo dużo roboty, było osobne forum deweloperskie Nokii i to, co zrobili ludzie, bo to, że firma padła, to firma padła. Natomiast ludzie, którzy byli związani z marką, po prostu pozostali niewykorzystani, a była to ogromna siła wtedy. No tak. Ostatnia rzecz, Adaś, o której ja chciałem jeszcze wspomnieć, to jest Xiaomi, którego pokazałeś z dziwnym noczem. Ten projekt prawdopodobnie patentowym, który mi się owszem też podoba, bo Adam tam napisał, że mu się podoba. To jest nocz taki spłaszczony bardzo mocno, niemalże w ramce. Bardzo. Meizu też podobnie coś chciało kiedyś zrobić. Tak. Tak, dokładnie. Ja kojarzę jakby tę podobną bardzo konstrukcję, chyba nawet jeszcze bardziej płaską właśnie w przypadku Meizu, ale nie wiem, czy w końcu smartfon wyszedł, czy nie, ja nie pamiętam, powiem szczerze. W każdym razie mi się to bardzo podoba. Fajnie. To jak już o Xiaomi wspomniałeś, to jeszcze wspomnę, że zwraca jak bumerang kwestia dużej matrycy. 108 już nie będzie fancy, teraz jest 144 vel 150, zależy jak tam policzyć te piksele. To jest matryca, którą jakiś czas temu Samsung zapowiedział. No i zapowiedzieli też wtedy, że trafi do Xiaomi. No i
teraz Sixter powtarza tą plotę, że tak, będzie jeden model Xiaomi już niebawem z taką matrycą. Jak będzie, to o tym Wam powiemy. Tak samo wtedy też Wam powiemy o Poco F2, który według najnowszych plotek, które, że tak powiem, pochodzą ze źródła, bo bezpośrednio z firmy, to wcale nie będzie Redmi K30 Pro, tylko zupełnie inna, odmienna konstrukcja. A jaka, to Wam powiem, jak pokażą. I tyle. Natomiast skoro Adam wspomniał jeszcze o dużych matrycach, to właśnie mi się przypomniało, że ten smartfon, którego tak reklamowałem strasznie w zeszłym tygodniu, zdobył w rankingu DxO najwyższą punktację, jeżeli chodzi i o tylny, i o przedni aparat. Co prawda ja DxO średnio wierzę. A, jeszcze jedna rzecz z tym związana, bo ja się oczywiście bardzo cieszę, on robi bardzo fajne zdjęcia, natomiast DxO, podobnie jak w przypadku wcześniej, chyba Oppo, jeżeli pamiętasz, dostało inną wersję oprogramowania do testu. Nie, to dostali Xiaomi. Ludzie. To Xiaomi chyba. A, Xiaomi. Okej. Przepraszam za pomyłkę, przepraszam Oppo. W każdym razie do DxO, chociaż nie wiem, czy przepraszam, bo najwyraźniej w ogóle do DxO idą smartfony z innym oprogramowaniem niż te, które trafiają na rynek. Ale Jacek, dziwi Cię to? Tamte telefony mają oprogramowanie uszyte pod wymagania tego benchmarku. Oni wiedzą, w jaki sposób DxO ocenia i na przykład, nie wiem, oczywiście strzelam, tak? DxO lubi, kiedy tło zdjęcia jest pomarańczowe, więc oni tak dostrajają te aparaty, żeby tło, bez względu na to, co sfotografujemy, miało pomarańczowy zapach. I tak ze wszystkim robią i potem są takie wyniki, jakie są, ale za chwilę będzie inny telefon na czele, bo Xiaomi wypuści te 150 mega, no to co, kurczę, DxO nie da najwyższej oceny, mogę się założyć, że da. Nie mam pojęcia, w każdym razie problem z rankingami zawsze jest taki, że można je w różny sposób zmanipulować, celowo albo niecelowo, bo w DxO jednak oceniają ludzie, tak? To jest ocena subiektywna. Oni tam co prawda próbują robić podbudowę technologiczną i taką obiektywną, ale tego się nie da zrobić w przypadku zdjęć tak zupełnie do końca. W związku z tym różnica tam, nie wiem, 4 punkty pomiędzy, czy 3 pomiędzy jednym a drugim smartfonem dalibu. Słuchajcie, żadna różnica. Jeśli chcecie dobrze fotografujący smartfon, to DxO pomoże Wam o tyle, że bierzcie te, które są powyżej 100 punktów. No i tyle. Tak, tak. Tutaj na pewno ja mogę powiedzieć dokładnie to samo. No. Dobra, i chyba tym optymistycznym akcentem zakończymy na dzisiaj, bo ludzie chyba już... Bądźcie litościwi w komentarzach, słuchajcie, co mówimy. Ja oczywiście nie mówię tego do wszystkich, większość to robi, słucha nas. Nie jedzie po nas jak po łysych kobyłach. Natomiast my się... Krytyka jest dobra, jeżeli jest konstruktywna. Konstruktywna, tak, ja się z tym zgadzam, jak najbardziej. Można wytykać nam wszystkie błędy, można różne inne rzeczy. Natomiast pamiętajcie, my nie bierzemy za to pieniędzy. Mało tego, to, że tygodniówkę robimy, to jest nasz upór ośli, dlatego że nawet nasza firma mówi, że ale po co? Przestańcie, bo nie przynosi kasy. Także słuchajcie, no kurczę, no pieniądze wiadomo, każdy chętnie weźmie, ale akurat teraz nie bierzemy, no i tyle. To znaczy jeszcze raz wyrównam. Nie bierzemy od początku istnienia tygodniówki. Żaden odcinek tygodniówki nie był odcinkiem sponsorowanym. No, jak kiedyś się zdarzy taki, to Wam o tym powiemy. No nie, obiecuję. Zdarzały się na tym kanale sponsorowane recenzje, ale to zawsze było powiedziane, hej, na kanale, tak. Producent na kanale, nie zachęcił, tak. Nie w tygodniówce. Mówił, tutaj macza łapy producent. I to i nadal wtedy ja, jeżeli taką recenzję robię, to ja nie biorę, może dlatego to wszystko tak wygląda, jak wygląda, nie biorę kasy za mówienie o sprzęcie dobrze. Za każdym razem ja sobie zastrzegam wolność opinii. Jeżeli na przykład producent chce, żeby recenzja była stricte pozytywna, a telefon jest do bani, to ja mówię, sorry, zabierzcie ten telefon w cholerę, swoje pieniądze też zabierzcie w cholerę, bo ja nie będę zrobił z gęby cholery. Jeżeli jestem przekonany i mówię, że telefon jest dobry, to cholera, on jest dobry i koniec. MGSM tego nie robi, słuchajcie, podobnie jak i większość innych serwisów technologicznych, dlatego że to jest podrzynanie gałęzi, na której się siedzi po prostu. To można zrobić raz, nie robi. 2-3 razy. Przepraszam, powiedziałem nikt. Nie, to nie jest tak, że nikt. Większość uznanych, dobrych serwisów tego nie robi. Słuchajcie, przepraszam za ten przedługi i wstęp, i zakończenie, ale chyba musiałem, bo po prostu komentarze w zeszłym tygodniu mnie do tego zmusiły.
A poza tym my się dawno też nie widzieliśmy i nie mamy kiedy się pospierać, żeby pogadać o huzarze i wiecie czym. No i to też tak trochę wynika z tego, no. Z nudów nawet gadamy. Słuchajcie, cierpliwość jest nam nadal potrzebna bardzo mocno, bo przez cały czas zaostrzone są przepisy związane z kontaktami z innymi ludźmi. Życzę wam, żebyście przede wszystkim zdrowi byli, ale również o tym, żebyście byli odpowiedzialni i żebyście pamiętali o innych. Dokładnie. Myślcie nie tylko o sobie, ale o innych i o waszych rodzinach przede wszystkim. No i jeszcze takie no, jakby uprzedzenie, że gdyby się okazało, że na przykład za tydzień nas nie ma, to nie wiem, może na przykład paść łącze, może być coś nie tak z aplikacją, może, no w każdym razie, jeżeli nas nie ma, to niekoniecznie zależy to od nas i to nie dlatego, że nam się nie chce, tylko po prostu pewnie mamy jakieś problemy i wtedy wyglądajcie może tygodniówki w kolejnym tygodniu, bo na bieżąco jakby walczymy, staramy się, żeby to jakoś ręce i nogi miało. Dzisiaj zestawienie wszystkiego trwało około godziny, zdaje się. Także... No tak. Jak to się mówi, no, nie powiem brzydko. Wszystkiego dobrego, miłego weekendu. No, miłego. Do zobaczenia. Cześć, cześć. Cześć.